Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu z serii Gdzie jesteś? A właściwie to takie Gdzie jesteś pomieszane z niewłaściwą miłością, bo zahaczymy tutaj o dwa tematy, które równie dobrze pasowałyby do obu serii. I tak wiem, ten podcast miał się pojawić wczoraj, ale święta okazały się być bardziej czasochłonne niż podejrzewałam. I w ogóle doba ma 24 godziny, więc po prostu nie wyszło. Jeżeli chodzi o harmonogram, a właściwie to, o to, jak kiedy będą te podcasty publikowane, to w tym tygodniu już podcastu nie będzie. Następny pojawi się w poniedziałek albo we wtorek. I prawdopodobnie usłyszymy się już dopiero w nowym roku, albo jak niektórzy mówią, za rok. Ale nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłość. Wracając do dzisiejszego podcastu, do dzisiejszej historii, myślę, że jest to sprawa bardzo ciekawa, ponieważ w większości historii, spraw w serii Gdzie jesteś? Mamy do czynienia z osobą, która znika. Oczywiście trwają poszukiwania, są świadkowie, nagle może po wielu latach komuś coś się przypomina i postanawia wyjawić prawdę. Natomiast w tym przypadku, w tej historii jest nieco inaczej, ponieważ okazuje się, że cała prawda wychodzi właśnie po zniknięciu i co niektórzy są dość mocno zadziwieni tym, co faktycznie się działo. Plus, jeżeli kogoś to zainteresuje, bo mnie na przykład takie sprawy bardzo interesują, pojawia się tutaj motyw, właściwie to sytuacja, kiedy osoba, która jest poszukiwana, wysyła wiadomości tekstowe, są to SMS-y, więc mamy tutaj kontakt z kimś, kogo nie ma, no właśnie, czy mamy kontakt z tą osobą, czy mamy kontakt z kimś, kto ma dostęp do telefonu tej osoby, te kwestie też sobie tutaj wyjaśnimy, natomiast bardzo mnie ciekawią takie sprawy, jeżeli chodzi o osobę, która później kontaktuje się ze swoimi bliskimi. Jeżeli znacie tego typu historie, to możecie śmiało napisać w komentarzu, chętnie się im przyjrzę bliżej. Korzystając z okazji raz jeszcze, ponieważ jutro są święta, jeżeli święta obchodzicie, a jeżeli nie obchodzicie, to i tak chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, dużo szczęścia i czasu spędzonego z bliskim. A teraz już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Nasza historia rozpoczyna się w Niemczech w latach 70. i będziemy troszkę tutaj podróżować, ale takim miejscem startowym są właśnie Niemcy, kiedy to dwie osoby, dokładnie to Brian, Nicole i Annie, spotykają się. I z tego co wiem, ani Brian, ani Annie nie pochodzili z Niemiec. Oni tam przyjechali ze względów zawodowych. Annie pracowała jako opiekunka do dzieci, natomiast Brian był wojskowym. I tutaj na temat tego, skąd oni do końca byli, to przyznam szczerze, że nie wiem. Nie wiem do końca, ponieważ wiem, że jest to jakiś kraj anglojęzyczny. Natomiast znalazłam informację, że albo jest to Irlandia, albo jest to Anglia. No ale pewności nie mam, więc nie będę tutaj opowiadać opowieści dziwnej treści, bo nie o to w tym chodzi. W każdym razie był to kraj anglojęzyczny i jakoś tak los sprawił, że Brian i Annie spotkali się, zaczęli ze sobą rozmawiać. Ona miła, uśmiechnięta, radosna dziewczyna, z rumieńcami na twarzy, kiedy Brian mówił jej komplementy, a cholewki smolił dosyć mocno i bardzo mu Annie się spodobała, wpadła w oko. No i tak od słowa do słowa, od randki do randki zaczęli się ze sobą spotykać. Ciekawe love story nam się tutaj rozwija, później były oświadczyny z takim prawdziwym pierścionkiem, następnie wzięli ślub, a następnie praca Briana wysłała go do innego kraju, dokładnie to do Irlandii, no i młode małżeństwo postanowiło tam się wyprowadzić. Znaczy, no jeżeli chodzi o Briana, to on za bardzo tak wyboru nie miał, no jak każą, to każą. Jeżeli chce się rozwijać zawodowo, a nie zwijać, no to jak każą pojechać do Irlandii, to on tam pojedzie. W ogóle, jeżeli chodzi o jego stopień w wojsku, bo może to też niektórych zainteresuje, to był on majorem, więc można powiedzieć, że gdzieś tam na pewien pułap zaszedł. Sytuacja finansowa była całkiem stabilna. Nie wiem, czy Annie gdzieś pracowała. No, początkowo zajmowała się dziećmi i robiła to w ramach zawodowych, natomiast w momencie, kiedy wzięła ślub z Brianem, chyba nie, ale mogę się mylić. Nie dotarłam po prostu do takich informacji. W każdym razie w roku 1978,
kiedy para mieszkała sobie już w Irlandii, dokładnie to w hrabstwie Outrim, które liczy ponad 600 tysięcy mieszkańców, no ale to całe hrabstwo. Swoją drogą całkiem ładne miejsce, bo tak dużo zieleni, dużo lasów, przyroda, natura, spokój, wiatr sobie wieje, słoneczko świeci i w ogóle. W każdym razie w roku 1978 para doczekała się pierwszego dziecka. Był to syn, który dostał imię Christopher. Dwa lata później, czyli szybka matematyka podpowiada nam, że był to rok 1980, na świecie pojawiło się kolejne dziecko pary, również syn imieniem James. I z tego co wyczytałam, to był to taki moment, gdzie rodzina sporo podróżowała ze względu na pracę Briana, bo tutaj raz Niemcy, raz Anglia, raz Irlandia, oni tak sobie te domy zmieniali. Synowie, to gdzie tam zdążyli zapoznać kolegów, powiedzieć cześć, przywitać się, to od razu trzeba było mówić, no elo elo 320, będziesz chciał coś z Avonu, no bo się wyprowadza. Więc takie klimaty, moi drodzy. Bądź co bądź, w roku 1985 znów wylądowali w Irlandii i właśnie wtedy, dokładnie 6 października 1985 roku, na świat przyszło trzecie dziecko pary. Tym razem była to córka, bohaterka dzisiejszej historii, dziewczyna imieniem Jenny. Życie toczy się nadal, szczęśliwa, wesoła, uśmiechnięta familia. Wiara też odgrywała dla nich ważną rolę, tak więc szczęśliwe morski w pierwszych ławkach kościoła. Dzieciaki państwa Nicole większą część swojej edukacji spędziły w Irlandii, natomiast Jenny miała okazję porównać szkoły, stan edukacji w dwóch krajach, ponieważ rodzina ostatecznie w roku 1997 postanowiła przenieść się do Anglii. I to nie na tej zasadzie, że kręcimy sobie kołem fortuny, dobra, niech będzie Anglia. Sprawa jest trochę bardziej rozwinięta, ponieważ najstarszy syn państwa Nicole, czyli Christopher, ten, który przyszedł na świat w 1978 roku, był już dorosłym kuniem, tak? No, dorosłym facetem i postanowił również pójść do woja, tak jak jego ojciec. Poszedł przy witał się i od razu został wysłany do Anglii, no bo uznali, że tam będzie on potrzebny. I tym razem cała rodzina postanowiła się razem z nim przeprowadzić do Anglii. Uznali, że no już starczy tych przeprowadzek, starczy tego wszystkiego. Zresztą z tego, co wyczytałam, to Brian w pewnym momencie przeszedł na emeryturę, ale przyznam szczerze, że nie wiem, czy to od razu po przeprowadzce, czy przed przeprowadzką, jak to wyglądało, to już aż do takich szczegółów nie dotarłam. Prawda jest taka, że wszyscy po kokardę mieli tych przeprowadzek. Tak więc postanowili osiedlić się w Richmond, w hrabstwie Yorkshire i żeby nie mylić tego miasta z Richmond w Stanach Zjednoczonych, które jest dosyć duże, natomiast Richmond, o którym jest teraz mowa, czyli miasto w Anglii, jest dosyć małe, bo liczy 8 tysięcy mieszkańców, tak więc haliny i grażyny spod ósemek, spod piętnastek mają co do roboty, wszyscy wszystkich znają. I ogólnie w mieście panuje taki mało miasteczkowy klimat, który rzecz jasna też ma swoje plusy. Nasze Richmond to takie klimatyczne angielskie miasteczko rodem z kryminałów, gdzie zawsze pada, a idealni mieszkańcy skrywają wielkie sekrety. No cóż, zaczyna się fabuła ciekawej powieści albo ciekawego filmu. A tak całkiem szczerze, to znajduje się tam wiele zabytkowych miejsc. Richmond ma nawet swój własny zamek, w którym pewnie straszy i to by pewnie się nadawało na jakieś hulaj dusza paranormalne. Mamy tutaj rynek w centrum miasta oraz duży stary kościół. I tak naprawdę pomimo tego, że mieszkańców nie jest tam zbyt wielu, no bo 8 tysięcy, to okazuje się, że Richmond ma wszystko, co potrzeba, bo są też jakieś puby na obrzeżach miasta, jest duży hipermarket, mamy rynek, no wszystko jest tak naprawdę, co się zechce, to się znajdzie. Tam właśnie mieszka rodzina, której bardzo szybko udaje się zaklimatyzować w nowym miejscu, kupują dom, zapoznają się z lokalną społecznością. Wiecie, tutaj jakieś grillowanko, powitanie z ciastem i tak dalej, i tak dalej. No ale tak ogólnie mówimy o wesołej, szanowanej, lubianej rodzinie, gdzie tutaj wchodzi nam kłaniam się do pasa, po samego buta i tym podobne. Nie bez powodu o tym mówię, ponieważ potem okaże się, że pewne sekrety zaczną wychodzić na jaw. No ale wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o Jenny, naszą główną bohaterkę, opisywana jest jako odważna, wesoła, towarzyska dziewczyna, która zawsze była pełna energii. Ludzie lubili spędzać z nią czas, gdzie się nie pojawiła. To jakoś tak wyszło, że znajdowała kolegów, znajdowała koleżanki. Ludzie lubili z nią spędzać czas, w dodatku z własnej woli. Tak jak wspominałam, rodzina była wierząca. Jenny została zapisana do katolickiej szkoły, gdzie, uwaga, uwaga, jako jedyna z dziewczyn zapisała się do drużyny piłki nożnej. Trenowała z drużyną, gdzie cała reszta to byli chłopcy i w żaden sposób jej to nie przeszkadzało. Niektórzy w ogóle to ją za to podziwiali, że taka odważna, że w ogóle sportem się interesuje, ale to prawda, lubiła sport, jeździła też na desce.
Znaczy na deskorolce, żeby nie było, że jakaś tam deska od kibla, czy deska do prasowania. Ogólnie Jenny była taką osobą, taką dziewczyną, którą zawsze było wszędzie pełno, jakieś wspinanie się na drzewach, właśnie jazda na deskorolce, sporty różne, no to jej to w żaden sposób nie przeszkadzało. Czasami nawet jej mama wspominała o tym, że chciałam ubrać jakąś sukienkę, kiedy szły do kościoła, a ona tak za bardzo nie, no bo wolała sobie czapkę, bejsbolówkę założyć i iść się tam poganiać z resztą. No i bywa i tak, każdy ma jakiś swój własny styl, własny sposób bycia. Następnie rozpoczyna się w życiu Jenny okres nastoletni, który zazwyczaj się świetnie wspomina, znaczy no, są fajne wspomnienia, nie zawsze dla rodziców, ale jednak coś tam w pamięci zostaje. I tutaj przyznam szczerze, że czytałam wypowiedzi bliskich Jenny, czytałam wypowiedzi rodziców, zauważyłam też tendencję, jaka później miała miejsce na rozprawie sądowej. I zaznaczyć trzeba, że ten okres wchodzenia w dorosłość to nie był łatwy, zwłaszcza dla rodziców, ponieważ z tego, co wyczytałam, wynika, że rodzice mieli nieco inne plany, nieco inne oczekiwania, niektóre rzeczy nie do końca im się podobały, chociaż później w wywiadach mówili, że tam, no to tam normalne, nie będziemy się tym przejmować, koło członka nam to lata, no ale chyba nie do końca tak było. Co tak dokładnie robiła Jenny? No to już Wam mówię, no bo to nie była jakoś, ona nie była jakoś nad wyraz problemowa, że nie wiadomo, co robiła i później trzeba było ją z tych kłopotów wyciągać. To były takie drobiazgi, jak na przykład to, że Jenny zainteresowała się muzyką rockową, lubiła chodzić na jakieś koncerty, na jakieś takie wydarzenia muzyczne, słuchała też głośno muzyki, a rodzicom nie do końca się to podobało. Brzmi to po prostu jak randomowy powód do wywołania jakiejś sprzeczki i to tylko po to, żeby się o coś doczepić. No ale tak jak mówię, czytając różne artykuły, różne wywiady, mam takie wrażenie, że rodzice Jenny chcieli, aby wszystko było takie poukładane, aby wszystko było idealne, aby ich rodzina była wpasowana w jakieś tam wcześniej ustalone ramy. To nie jest nic złego, bo myślę, że wiele osób tak robi, natomiast Jenny nie była osobą, która się chciała wpasowywać. Im bardziej rodzicom coś się nie podobało, tym bardziej ona robiła na przekór, tym bardziej chciała postawić na swoim. Na przykład, jeżeli rodzicom nie pasowała ta muzyka, coś się im nie podobało, to Jenny słuchała jej jeszcze częściej, jeszcze głośniej, a nawet postanowiła założyć swój własny zespół, w którym grała na gitarze. I nie wiem, jaki to był zespół, jakieś prawdopodobnie no-name'y, bo nigdzie nie znalazłam konkretnej nazwy, ale jakoś te brzdękolenie na gitarze w garażu się opłaciło, w pewnym stopniu przynajmniej, bo zespół miał okazję wystąpić w kilku jakichś tam lokalach, pubach, czy coś w tym stylu. To nie były jakieś wielkie koncerty, raczej muzykowanie sobie wieczorami, no ale jednak jakieś takie zaproszenie było i z pewnością wiązało się to z wynagrodzeniem finansowym. Co tam jeszcze się rodzicom nie podobało i kiedy to tam mama z tatą mogli sobie robić nunu i paluszkiem pomachać. No na przykład towarzystwo, z którym Jenny się zadawała i nie mówię tu też jakieś obszczymurki spod żabki, nie wiadomo kto, no ale faktycznie to towarzystwo miało na przykład jakieś powiązania z cukrami pudrami. I nie mówię może aż o takich mocnych powiązaniach, że nie wiadomo co i kiedy oni tam robili. No ale na przykład bardzo dobra i bliska przyjaciółka Marysia i mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Poza tym towarzystwo chodziło na imprezy, tutaj w grę wchodziły też procenty i tak dalej, i tak dalej. Kolejną kwestią były sprawy zawodowe. No dobra, no mamy do czynienia z młodą osobą, więc nie wymagajmy, że ona będzie prezesem firmy, ale Jenny początkowo nie planowała iść do koledżu. Nie chciała swojej edukacji kontynuować, nie wiedziała do końca, co chce robić w życiu, miała świadomość tego, że jakaś tam praca w biurze to jej satysfakcjonować nie będzie, ponieważ ona lubi się przemieszczać, lubi być w ciągłym ruchu. Potrzebuje pracy, która ją zainteresuje, ale do końca nie wiedziała, co chce robić. Dopiero później dojdzie do wniosku, że chciałaby rozpocząć studia związane z przyrodą, ze środowiskiem, coś w rodzaju ochrona środowiska, no aby w tym kierunku, w kierunku tej przyrody, w kierunku środowiska pójść. No ale trochę jej to zajmie, ponieważ po skończonym liceum postanowi pójść do pracy. Ona pójdzie do pracy, najpierw spróbuje pracy jako kucharka, natomiast jej mama potem wspomni, że Jenny no, nie potrafiła gotować, jakoś jej to nie wychodziło. Typ osoby, który nawet tam
wodę w czajniku spali. Sama Jenny też uznała, że to nie dla niej i znalazła pracę w lokalnym supermarkecie, gdzie cieszyła się z tego powodu, że ma swoje własne pieniądze. Niezależność była dla niej nad wyraz ważna, chciała mieć swoje pieniądze, chciała je wydawać na to, na co chciała. Właśnie tak masło maślane troszkę wyszło. W każdym razie wiemy też, że Jenny zdała prawko i miała własne auto. Był to biały rower 214i i nie chodzi tutaj ani o Range Rovera, ani o rowera z dwoma kołami, po prostu taka marka rower, która na ten moment jest już wycofana. Spytacie może, jak wyglądały sprawy sercowe Jenny, nawet jeżeli nie spytacie, to Wam i tak powiem, ale o tym za chwilę, powiem Wam trochę później, ponieważ to będzie bardzo ważny element tej historii. Sami widzicie, mamy do czynienia z młodą, niezależną dziewczyną, mającą swoje zdanie, nie zawsze wszystkim się to podobało, ale nikt nie jest zupą pomidorową, żeby wszyscy ją lubili. W 2005 roku Jenny miała skończyć lat 20, tak jak mówiłam, planowała zacząć naukę w koledżu, coś związanego z przyrodą. Rodzice twierdzą, że ten rok 2005 był momentem, kiedy Jenny przewartościowała swoje życie, swoje potrzeby, uznała, że ta nauka to jednak jest ważna, warto iść w tym kierunku, trochę mniej chodziła na imprezy, lepiej też dogadywała się z rodzicami i właściwie jeżeli chodzi o to dogadywanie się z nimi, to nie było tutaj jakiegoś konkretnego napięcia, atmosfera napięta, jak plantyka, sami wiecie co na czym. Natomiast no, były takie momenty, gdzie faktycznie rodzice i Jenny nie zgadzali się ze sobą. Jakieś mniejsze lub większe sprzeczki z tego powodu wynikały, a ten rok 2005 był momentem, kiedy więcej zaczęli się zgadzać niż nie zgadzać i te relacje się troszkę poprawiły. Moi drodzy, mamy 30 czerwca 2005 roku. Dokładnie to był to czwartek i tego dnia Jenny spakowała swój plecak, powiedziała rodzicom, że idzie z przyjaciółmi na kemping, wróci następnego dnia, no bo to będzie jakaś tam impreza i też nikogo to za bardzo nie zdziwiło, bo Jenny była osobą dorosłą, już kilka razy tak sobie chodziła na kempingi, nie wracała na noc, to też nie było nic nadzwyczajnego. Zresztą rodzice Jenny poznali część jej towarzystwa, okazało się, że nie taki margines z nich, jak myśleli. Tak więc dziewczyna wyszła, spakowała plecak, wzięła go na plecy, pojechała swoim samochodem, czyli tym rowerem. Tego dnia wymieniła jeszcze kilka wiadomości tekstowych ze swoimi rodzicami i miała wrócić dnia kolejnego. Natomiast nie wróciła. W domu się nie pojawiła, był to piątek i też w tamtym momencie jakoś specjalnie rodzice się nie zmartwili. No, Jenny czasami robiła sobie taki długi weekend, może impreza się przedłużyła. Akurat do poniedziałku miała wolne od pracy, więc no, jak najbardziej mogła sobie spędzać ten czas jak chciała. Tak więc wszyscy postanowili poczekać i za bardzo się tym nie przejmować. Nastała sobota, nastała niedziela i w końcu nastał poniedziałek, kiedy to również Jenny nie wróciła do domu. I już wtedy, w tamtym momencie, to u rodziców te wszystkie czerwone lampki zaczęły się zapalać, bo Jenny ani nie pojawiła się w pracy, ani nie wróciła do domu, nie odbierała telefonu, tak naprawdę jej telefon był wyłączony. Okazuje się, że od 30 czerwca nikt dziewczyny nie widział. Rodzice postanowili troszkę zacząć poszukiwania na własną rękę i wiemy, że jej mama znalazła samochód swojej córki zaparkowany na parkingu przy pubie o nazwie Holly Hill, który znajdował się na obrzeżach Richmond. Czyli cały czas jesteśmy w rejonie tego miasta, też nie było to jakieś dziwne i zaskakujące, no bo Jenny czasami chodziła sobie do takich miejsc, do takich pubów, do knajp. Jak najbardziej mogła podjechać tam samochodem, wyjść, spędzić miło wieczór, a następnie wrócić. Tyle, że okazało się, że ten samochód znajduje się na parkingu mniej więcej od 30 czerwca. On się stamtąd nie ruszał, a minęło już 4 dni, tak więc o ile Jenny sama zostawiła ten samochód na parkingu i może faktycznie poszła do pubu, to wychodzi na to, że nie wróciła po swoje ukochane auto, a to auto to było wręcz najlepszym przyjacielem dla niej, tak więc od razu rodzice uznali, że coś jest nie tak. I tym sposobem tego samego dnia, czyli 4 lipca, zostało zgłoszone zaginięcie dziewczyny, które co ciekawe zostało potraktowane dosyć priorytetowo i to nie było na zasadzie, że wąsaty John
Smith, zagryzając pączka, powie, że no poszło to poszło, znajdzie się to znajdzie, jak to często bywa w tego typu przypadkach. Tutaj wbrew pozorom naprawdę potraktowano to poważnie i rozpoczęły się poszukiwania. Przesłuchano znajomych, rodzinę, bliskich, dalszych przyjaciół. Sprawdzono te puby, w których często Jenny imprezowała. Okazało się, że faktycznie nikt dziewczyny nie widział od 30 czerwca, nikt też za bardzo nie wie, co się mogło z nią stać, bo nie planowała żadnej podróży, o niczym konkretnym nie mówiła, żeby chciała gdzieś wyjechać albo miała jakiekolwiek inne plany na ten dzień. Mówiła nawet, że w poniedziałek idzie do pracy, swoich pracodawców nie poinformowała o tym, że jej nie będzie, tak więc od razu stwierdzono, że chyba faktycznie coś się stało i ewidentnie jest to dziwne. Informacja szybko też stała się medialna, pojawiły się różne ogłoszenia, prośby o jakiekolwiek informacje, również apele skierowane do samej Jenny, że jeżeli gdzieś jest, jeżeli postanowiła może sama z siebie zostawić rodzinę, gdzieś wyjechać lub coś innego się stało i może o tym powiedzieć, to jak najbardziej niech to zrobi. I właśnie tak poszukiwania trwały sobie w najlepsze bez żadnych rezultatów, aż do 9 lipca, czyli tak naprawdę 5 dni po zgłoszonym zaginięciu. 9 lipca Jennifer, nie mylić z Jenny, bo Jennifer to jest zupełnie inna osoba, Jennifer była przyjaciółką Jenny i właśnie ona dostała SMS-a, którego nadawcą była rzekomo Jenny. I brzmiał on następująco. Cześć Jen, powiedz Jackowi, dla przypomnienia Jack to jest brat, że ze mną wszystko ok. Przepraszam wszystkich, ale zamieszkałam w Szkocji ze swoim chłopakiem. Tata by tego nie zaakceptował i z całą pewnością byłby na mnie zły. Wystawcie proszę mój samochód na aukcję, jest problem z biegami, przepraszam. W momencie, kiedy ten SMS został wysłany, Jennifer próbowała zadzwonić do swojej przyjaciółki, ale okazało się, że telefon został już wyłączony. Coś, co trzeba zaznaczyć, to fakt, że cała wiadomość była napisana takim dziwnym slangiem, takimi skrótami. Często ludzie tak piszą, jeżeli chodzi tutaj, wiecie, nawet jak jesteśmy w Polsce i piszemy po polsku, to na przykład niektórzy piszą zamiast co tam u ciebie, to co tam u cyby. Nie wiem, może kiedyś to było modne, bo zamiast kocham cię, KC. Mówię to tylko po to, żebyśmy mieli pogląd na to, jak wyglądały wiadomości Jenny, bo wyglądały one mniej więcej w ten sposób, że zamiast myself, tak jak się pisze myself, czyli tam ja, moje, mnie, myself się pisze, a tam było napisane myself. Po co, dlaczego, to pojęcia nie mam, ale na przykład słowo with, czyli witych, czyli znaczące z kimś na przykład, było napisane jako with, przez W i V, with. W ten sposób. Czyli takie celowe robienie błędów językowych, błędów ortograficznych. Tak jak ja bym wam na przykład teraz napisała spoczko przez Q, czyli spoczko. W ogóle jakoś tak ciarzy nade mnie przychodzą, jak to mówię. W sensie nie te wiadomości Jenny, ale jak podaję tutaj te przykłady. Wracając do naszej historii, to faktycznie Jenny pisała skrótami. Na przykład jak chciała napisać I love you too, czyli ja ciebie też kocham, to pisała I love you i dwa, które też się wymawia jako tu. Oczywiście z odpowiednim akcentem, prawda? No ale tak pisała Jenny, taki był w ogóle sposób pisania w jej kręgach, może to jakaś była moda w tamtym momencie, no ale to, jak był napisany ten SMS, który dostała jej koleżanka Jennifer, to przechodziło jakiekolwiek pojęcie, no bo ciężko było w ogóle rozczytać tę wiadomość, była ona napisana z takimi jakimiś dziwnymi błędami językowymi, z takimi skrótami, że Jenny raczej tak nie pisała. Są pewne granice, prawda? Podobną wiadomość jeszcze tego samego dnia dostał jej inny przyjaciel. No, brzmiała ona mniej więcej podobnie, że wyjechała, jest teraz szczęśliwa i dajcie mi wszyscy spokój. Obie te wiadomości zgłoszono, no bo skoro Jenny jest osobą poszukiwaną, to oczywiście jej przyjaciele postanowili zgłosić to na komisariat. No i funkcjonariusze doszli do wniosku, że warto byłoby się tym zainteresować. Bo jeżeli faktycznie wiadomości wysyła Jenny i pisze, że jest ze swoim chłopakiem, zresztą no, już jest w takim wieku, że może sama o sobie decydować, więc trzeba sprawdzić te SMS-y, zobaczyć jak to wygląda, no i ewentualnie poczekać, a sprawa sama się rozwiąże. Udało się dotrzeć do lokalizacji telefonu, ale w momencie, kiedy ten SMS był wysłany, czyli z miejsca, gdzie Jenny albo ktoś, kto miał jej telefon, wysłał SMS-a. I okazało się, że te miejsca nijak mają się do jakiejś Szkocji, ponieważ znajdują się one w obrębach Richmond, czyli miasta, gdzie Jenny mieszkała, no może trochę
trochę dalej, jakieś tam parę kilometrów za Richmond, ale no w dalszym ciągu nie jest to Szkocja. Kolejną dziwną sprawą był ten tajemniczy chłopak, o którym Jenny napisała, ponieważ jej rodzice byli zdania, że ich córka z nikim się nie spotyka. Część znajomych też była zdziwiona, bo raczej Jenny nie miała chłopaka, z nikim się nie widziała. Co niektórzy znajomi jednak na pytanie o sprawy sercowe Jenny, co odwracali wzrok i tam fiu, 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 ale ładna pogoda. Ewidentnie było widać, że jakoś specjalnie tego tematu nie chcą ciągnąć. No cóż, 4 dni po poprzednich wiadomościach miał miejsce kolejny SMS i tym razem dostał go ojciec Jenny. I ta wiadomość również była napisana takim dziwnym stylem, brzmiała mniej więcej w ten sposób. Dlaczego mnie nienawidzisz? Powiedz mamie, że odeszłam i świnie, tutaj prawdopodobnie chodzi o funkcjonariuszy, mnie nie znajdą. Jestem szczęśliwa mieszkając tu. W Richmond każdy mnie nienawidził. Jedyne wsparcie miałam w Jacku, tutaj również chodzi o brata. Powiedz świniom, że mam prawie 20 lat i nie wrócę. Odwalcie się. Potem dołączyła jeszcze jedna wiadomość, w której no chyba Jenny, albo przynajmniej ktoś to wysłał tego SMS-a, pisze o jakiejś kobiecie. Tyle, że ja przyznam szczerze, nie zrozumiałam do końca, o kogo tu chodzi. Wiadomość brzmiała mniej więcej w ten sposób, że to wina jakiejś kobiety, która wchodziła jej do pokoju i zjadała jej słodycze, leciały różne niemiłe epitety. Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi, czy chodziło może na przykład o jej matkę, no bo w dalszym ciągu ten SMS był do jej ojca, więc może chodzi tu o matkę, tym bardziej, że ktoś wchodził do jej pokoju, jakaś kobieta, inną kobietą w domu, w rodzinie, to była jej matka. Bez względu na to, o kogo chodziło, to znów sprawdzono lokalizację, z której zostały wysłane te SMS-y i okazało się, że tym razem lokalizacja znajduje się niedaleko granicy ze Szkocją. Czyli mamy tutaj jakiś punkt wspólny, faktycznie gdzieś ta Szkocja nam się pojawia. Jednak to sprawiło, że u funkcjonariuszy zapaliła się czerwona lampka, ponieważ wcześniej, kiedy te SMS-y zostały wysłane w odległości niedalekiej od Richmond, powiedzieli o tym medialnie. Ta wiadomość została opublikowana, każdy mógł o tym wiedzieć, każdy miał tego świadomość. Natomiast nagle 4 dni później pojawia się kolejny SMS, tym razem wysłany mniej więcej z granicy ze Szkocją. I autor wiadomości, no powiedzmy na potrzeby, że jest to Jenny, pisze, aby funkcjonariusze przestali jej szukać. I tutaj funkcjonariusze poszli tym tropem, że gdyby Jenny faktycznie była w Szkocji, gdyby była z jakimś swoim chłopakiem i układała tam życie, to raczej wisiałoby jej i powiewało to, czy ktoś jej szuka, czy może nie do końca. Tym razem funkcjonariusze też postanowili zebrać próbki wiadomości od znajomych Jenny. Czyli jeżeli ktoś z nią SMS-ował, jacyś znajomi, rodzina, no to dali te wiadomości do porównania z tym, co teraz zostało wysłane. I okazało się, że no, tak jak mówiłam wcześniej, faktycznie Jenny używała różnych skrótów, czasami pisała słowa tak jak, no nie tak jak się je pisze, ale żeby wydźwięk był taki sam. Natomiast było kilka kwestii, które się nie zgadzały. Chociażby słowo I am, czyli ja w języku angielskim. Jenny pisała jako i my, natomiast w tych wiadomościach było to napisane i am. Ja Wam tutaj podaję taki jeden z przykładów. Takich smaczków było więcej, nieścisłości, czegoś, co akurat powinno się zgadzać. No bo raczej jak Jenny używała tego swojego słowotwórstwa, to ona używała go przy okazji innych rzeczy, jakichś takich większych słów, które można skrócić, które można napisać inaczej. No ale takie słowa jak ja, albo tutaj było myself, no to raczej pisała w konkretny sposób i nie zmieniało się to. Wiadomości te sprawdzili specjaliści i tutaj są to specjaliści od języka, od jakiegoś słowotwórstwa i doszli do wniosku, że z całą pewnością tych wiadomości nie pisała Jenny. Co to oznacza? Oznacza to, że w tamtym momencie poszukiwania nabrały tempa, wiadomość stała się medialna, pojawiały się różne apele w wiadomościach, no bo prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z kimś, kto przejął telefon Jenny, a skoro on ma jej telefon, to nie wiadomo, co się dzieje z samą Jenny. Funkcjonariusze doszli do wniosku, że rozwiązaniem w tej sprawie mogą okazać się właśnie znajomi dziewczyny i ten rzekomy chłopak, z którym ona wyjechała. No bo jeżeli faktycznie się z kimś spotykała i jeżeli niektórzy nie chcą powiedzieć, kim był ten człowiek, no to ewidentnie coś może być na rzeczy. I tym razem znów przesłuchano wszystkich, praktycznie każdego, kto kiedykolwiek miał jakąś styczność z Jenny i okazało się, że jednak nasza bohaterka z kimś się spotykała. Był to pewien chłopak, a właściwie to bardziej pasuje tu określenie dorosły kuń w średnim wieku, który zresztą już wcześniej był przesłuchiwany.
i zaprzeczał jakimkolwiek relacjom z Jenny, no bo już wcześniej do tego człowieka dotarli. Był to 45-letni, żonaty facet David Hodgson, którego swoją drogą dwie córki chodziły do szkoły z Jenny i tym sposobem właśnie oni się zapoznali. Większość znajomych i bliskich Jenny o tym nie wiedziała, ale były osoby, które miały o tym pojęcie. Zresztą w Richmond już od jakiegoś czasu krążyły plotki na ten temat. I o ile jeszcze na początku to część bliskich Jenny nie chciała o tym wspominać, no bo po co rodzice mają się dowiedzieć, może faktycznie będą źli, no z całą pewnością zadowoleni by z tego powodu nie byli. I faktycznie tak się stało, że nie byli. No ale nie chcieli o tym mówić, bo liczyli na to, że Jenny wróci i wszystko jakoś się ułoży. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się informacja, że tych wiadomości wcale Jenny nie wysyła i być może coś się stało poważnego, no to ludzie zaczęli gadać. No i coraz więcej osób mówiło o jej relacji z Davidem, czyli z tym ojcem dwóch córek w jej wieku. Tak więc postanowiono te informacje zweryfikować. Początkowo David zrobił oczy jak srana na autostradzie i zaprzeczał, nie, nie, ja tej pani nie znam nigdy, tam może kiedyś co najwyżej w kolejce w mięsnym obok niej stałem. No a później doszedł do wniosku, że coś faktycznie ich łączyło. A zaczęło się w momencie, gdy Jenny miała lat 14. I o tym powiedział sam David, zrozumiał jak to brzmi i zaznaczył, że do niczego między nimi nigdy nie doszło, żeby było jasne, to tylko tak na zasadzie jakiejś bliskiej przyjaźni. Potem jednak przypomniał sobie, że doszło do czegoś, ale to już w momencie, kiedy Jenny osiągnęła ten odpowiedni wiek zgody. No i w ogóle to doszło do czegoś więcej tylko 5 razy, a po piątym się zeruje, prawda? No takie myślenie miał David. 16 sierpnia został zatrzymany za składanie fałszywych zeznań, a potem go wypuszczono, bo na dobrą sprawę brakowało jakichś tam większych dowodów. To jest ta technika, o której opowiadałam wcześniej, czyli zatrzymano go tylko po to z nadzieją, że on powie coś więcej, że może zna jakieś informacje, które by były przydatne, albo może sam jest za coś odpowiedzialny. Jednak ani on, ani nikt nie pojawił się z nowymi informacjami, tak więc go wypuszczono. Jednak plotka została zasiana i coraz więcej osób chciało coś powiedzieć. Znajomi Jenny sami przychodzili na komisariat i mówili o tym mężczyźnie, z którym nasza bohaterka się spotykała, czyli o Davidzie. Wspominali, że no chyba był jednak jakiś facet i chyba faktycznie był on żonaty i nawet właściwie to znamy jego imię i nazwisko, że to jest David. No i na dobrą sprawę to on do końca dobrym człowiekiem to nie był. Czasami nie panował nad swoimi emocjami, był zaborczy w stosunku do Jenny, pomimo tego, że sam był w związku małżeńskim. To na przykład nie podobało mu się to, że Jenny gdzieś wychodziła na miasto ze znajomymi, a w ogóle jak widział ją w towarzystwie jakichś chłopaków, to bardzo się denerwował. No i właśnie z tego powodu Jenny postanowiła zakończyć ich związek rok wcześniej, czyli w roku 2004. I to samo też powiedział David, że oni się od roku nie spotykali, kontaktu ze sobą za bardzo też nie mieli, chociaż później okaże się, że nie do końca jest to prawda. No co tutaj dużo mówić? Mamy człowieka, który chyba wygrał konkurs na podejrzanego, wydaje się być kimś, kto coś tutaj ukrywa, ma największy związek ze sprawą. No ale nie był to jedyny człowiek, który mógł być z tym powiązany i którego jakieś tam sekrety wyszły na jaw, ponieważ okazuje się, że również podejrzanym jak najbardziej może być ojciec Jenny, czyli Brian. Już wam tłumaczę dlaczego. David, składając swoje wyjaśnienia, powiedział o tym, że Jenny miała bardzo zły kontakt ze swoim ojcem i coś było na rzeczy, coś tam nie pasowało między nimi i on wierzy w to, że Jenny postanowiła sama z siebie od tej rodziny się oddalić jak najdalej, znaczy oddalić jak najdalej, no po prostu uciec. No i z całą pewnością miała ku temu powody, zdaniem Davida. Tak więc postanowiono przyjrzeć się tej sprawie i przeszukano laptopa Briana. To był jakiś tam chyba jedyny albo jeden z dwóch laptopów w domu, postanowiono go sprawdzić. No i moi drodzy, okazało się, że Brian na swoim komputerze miał zdjęcia. Zdjęcia takiej treści kapucynkowej, treści, gdzie ludzie są w strojach Adama i Ewy. Niby nic nadzwyczajnego, ale okazuje się, że coś bardzo nadzwyczajnego, ponieważ osoby na tych zdjęciach nie były dorosłe. I w dalsze szczegóły jak najbardziej wchodzić nie chcę.
Mamy sytuację, której nikt się nie spodziewał. Z całą pewnością była to dla Briana jakaś tajemnica, coś, czego nie chciałby, aby ktokolwiek o tym wiedział. A okazuje się, że od tego momentu wiedzieli już wszyscy. A tym samym Brian stał się jedną z osób podejrzanych. Wkrótce jednak do podejrzanych dołączył jeszcze jeden pan. Dokładnie to Robert Hodson, a znane nazwisko, a jakże, no bo to jest brat Davida. I tutaj są nieścisłości w źródłach, ponieważ niektóre mówią, że on był starszym bratem, inne mówią, że on był młodszym bratem, ale dotarłam do informacji, że on w tamtym momencie miał 37 lat, więc wychodzi na to, że był młodszym bratem. I mamy tutaj kolejnego podejrzanego, Roberta Hodsona, czyli brata Davida, z którym wcześniej Jenny się spotykała. Co z tym wspólnego może mieć Robert? A no tyle, że z nim też Jenny się spotykała. Okazuje się, że to jest bardzo zawiła historia, ponieważ w roku 2004, tak jak powiedział David, Jenny zakończyła ich znajomość i w roku 2005, czyli po zakończeniu znajomości z jednym bratem, jakoś tak wyszło, że zaczęła spotykać się z drugim, czyli z Robertem. Sam Robert uważa, że pojęcia nie miał, że Jenny spotykała się kiedyś z jego bratem. Zresztą no, nic dziwnego, bo wydaje mi się, że David jakoś specjalnie się tym nie chwalił, miał żonę, miał dzieci, więc nawet bratu by pewnie o tym nie powiedział. A Jenny, no cóż, albo faktycznie zauroczyła się drugim mężczyznom, albo na przykład chciała zrobić na złość Davidowi, tym bardziej, że to był jego brat. W ogóle tak do końca nie wiadomo, czy oni się spotykali na takiej zasadzie, że byli w związku, no oficjalnie to związku oni nie byli. No niektórzy nazywają to taką bliską przyjaźnią, a w innych źródłach jest to napisane, że oni tak już tak całkiem szczerze, całkiem na poważnie się ze sobą spotykali, no ale nikt o tym nie wiedział, zwłaszcza rodzice Jenny, ponieważ Jenny obawiała się tego, że jej ojciec źle zareaguje. W każdym razie Davidowi z całą pewnością się to nie podobało, bo dowiedział się o tym, że Jenny spotyka się z jego młodszym bratem. Tym bardziej, że spotykali się w tych samych miejscach, gdzie wcześniej Jenny spotykała się ze starszym bratem, czyli z Davidem. I są to dosyć ciekawe miejsca, ponieważ obaj bracia zajmowali się budową chatek na plantacji Sandbeck. To są takie drewniane chatki, czy oni to robili zawodowo, to no, chyba coś z tym związanego, bo rzekomo sam David był ogrodnikiem, ale nie pracującym ogrodnikiem, więc no tak naprawdę chyba zajmował się wszystkim i niczym. No ale były jakieś drewniane chatki i Jenny wraz z jednym bratem, a potem z drugim bratem właśnie w tych chatkach je spotykała. Postanowiono te chatki sprawdzić. No bo może jakieś ślady tam będą, a może nawet sama Jenny się tam znajdzie. Okazało się, że nie. Natomiast znaleziono ślady DNA, które potwierdziły, że Jenny była w niektórych tych miejscach. I to nie były jakieś takie ślady DNA, które mogłyby świadczyć o tym, że doszło do czegoś złego. No ale faktycznie były tam dowody wskazujące z całą pewnością na to, że Jenny w tych chatkach kiedykolwiek była. Wkrótce też w okolicy tych chatek, wśród jakichś tam krzaczorów w lesie, znaleziono coś, co stało się przełomem w tej sprawie. Dokładnie chodzi tutaj o koszulę nocną Jenny i pluszowego misia, który do niej należał. Ona miała takiego pluszowego misia, zabierała go czasami, jak gdzieś szła na noc i jej mama, czyli Annie, wspomina, że prawdopodobnie tego misia to w momencie, kiedy Jenny wychodziła, czyli 30 czerwca, również wzięła ze sobą. No bo ten miś zniknął jakoś mniej więcej w tym czasie. Ani nie jest w stanie stwierdzić, czy to było dokładnie 30 czerwca. No ale zauważyła, że kiedy przeszukiwała pokój swojej córki, to już tego misia nie było. A wcześniej pamięta, że jakiś tydzień czy dwa on tam był. Tym właśnie sposobem braciom postanowiono przyjrzeć się bliżej. I moi drodzy, okazało się, że David, czyli ten starszy brat, z którym Jenny spotykała się wcześniej, wynajął samochód. Dokładnie to wynajął ten samochód 9 i 14 lipca 2005 roku. Samochody z wypożyczalni mają wbudowane mapy, no bo gdyby ktoś postanowił sobie zahachmęcić taki samochód, to można sprawdzić jego lokalizację. Tak więc również w tej sytuacji można było sprawdzić lokalizację z tamtych dni i okazało się, że lokalizacja zarówno z 9, jak i z 14 lipca idealnie odpowiada lokalizacji z telefonu, z którego były wysyłane SMS-y, czyli telefonu Jenny. Czyli w momencie, kiedy SMS został wysłany z granicy Szkocji, to ten wypożyczony samochód, którym poruszał się David, również był w okolicy Szkocji. W momencie, kiedy te pierwsze SMS-y przyszły parę kilometrów poza Richmond, to również tam znajdował się w tamtym momencie David ze swoim wypożyczonym samochodem. Tak więc, moi drodzy, w roku 2006 zatrzymano obu braci, jednak
zarzuty usłyszał tylko David. Przeprowadzono rozmowy z jego bliskimi, on sam też przeprowadził rozmowy ze specjalistami i to wszystko potwierdziło, że David nie był zadowolony z tego, że Jenny spotyka się z jego bratem. Bardzo mu to nie odpowiadało. Tym sposobem mamy też motyw, prawda? Bo do pewnego momentu tego motywu nam brakowało, no ale teraz mamy motyw, wiemy, że miś i koszula nocną, którą już z całą pewnością Jenny miała tego wieczora, znaczy spakowała sobie ją, zostały znalezione w okolicy chatek, gdzie wcześniej spotykała się z braćmi. Dodatkowo lokalizacja samochodu odpowiada lokalizacji telefonu. Z całą pewnością SMS-y, które zostały wysłane, nie były wysłane przez Jenny, co też specjaliści potwierdzili. Jedynym brakującym elementem w tej sprawie jest sama Jenny, chociaż myślę, że nazwanie elementem to nie do końca jest na miejscu, no ale chodzi tutaj o coś, czego z całą pewnością brakuje, aby całkowicie domknąć tę sprawę i można było ją zakończyć. Nie jest wiadomo, co się stało, nie znaleziono żadnego narzędzia, nie znaleziono żadnych śladów, ale proces i tak się odbył. On się odbył w roku 2008. David postanowił nie składać żadnych wyjaśnień, znaczy pod takim względem on po prostu się nie przyznał do winy, powiedział, że to nie on i tyle, ale kiedy przedstawiono mu te wszystkie dowody, to no, nie wiedział za bardzo, co powiedzieć. Jego obrońcy próbowali też przedstawić Jenny w złym świetle, jako osobę, która tam miała związek z cukrami pudrami, kogoś tu tam procenty, randki, że z jednym bratem, z drugim bratem. Kilku jej znajomych w ogóle zaczęło płakać, kiedy zobaczyli, w jaki sposób obrońcy Davida próbują wykreować postać Jenny. W każdym razie uznano Davida winnym. Dostał dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością wcześniejszego zwolnienia po 18 latach. Tyle, że nie wiadomo, co stało się z Jenny, prawda, bo nie mamy ani samej Jenny, nie mamy żadnego narzędzia, nie mamy też wersji zdarzeń z tamtego wieczoru, co nie zmienia faktu, że jest to jedna z głośniejszych spraw, kiedy ktoś został skazany bez właśnie znalezienia osoby, za której zgon prawdopodobnie odpowiada. Apelację złożono, została ona odrzucona. David do dzisiaj nie opowiedział, co się stało tamtego dnia, ani tego, gdzie znajduje się Jenny. Nie przyznał się do winy z nadzieją, że wyjdzie po 18 latach. Jednak w 2019 zmieniono prawo i David nie może ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie, jeżeli nie wyzna prawdy. Czyli on, jeżeli nie powie, gdzie znajduje się Jenny, co się wydarzyło tamtego wieczora, to na wolność nie wyjdzie. Z tego, co wiem, z tego, co wyczytałam, to rodzice w dalszym ciągu czekają na jakąś informację, czekają na to, aż David powie, co się stało, powie, gdzie jest Jenny. Czekają, aż będą mogli pochować swoją córkę tak, jak należy, bo jak na razie tego zrobić nie mogą. Moi drodzy, wszystkie elementy wskazują tutaj na Davida i jeżeli chodzi o jakąkolwiek osobę, która może mieć z tym coś wspólnego, to jak najbardziej jest to David. Dla niektórych ta sprawa jest niejednoznaczna, no bo tak jak mówię, brakuje jakichkolwiek przesłanek, że z Jenny coś się stało, no bo nie znaleziono żadnych dowodów, żadnych śladów, żadnych narzędzi. Jednak i tak wyrok nastąpił. Tak więc jestem ciekawa, co wy myślicie o tej sprawie, jakie jest wasze zdanie, a jeżeli chodzi o mnie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze informacje i fakty, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś wcześniej słyszał tę historię i zna jakieś dodatkowe informacje, to byłabym wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Natomiast do osób, które dotarły do końca, do tego momentu, to zachęcam was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli takie osoby piszą w komentarzu gwiazdka. A żeby było tak tematycznie, bo już jutro są święta, to więc jeszcze raz życzę, aby to był dla was wyjątkowy czas spędzony z bliskimi oraz wszystkiego najlepszego w nowym roku, chociaż jeszcze przed nowym rokiem my się usłyszymy. A póki co zachęcam was standardowo do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie. Jeżeli chcecie, to zapraszam na Instagrama i do usłyszenia.